Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Piotr Patkowski, wiceminister finansów, główny rzecznik dyscypliny finansów publicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokładnie rok temu, 16 kwietnia 2020 roku, został Pan powołany na stanowisko wiceministra finansów. No, w czasie pandemii, e, stanie na straży finansów publicznych, można powiedzieć, że to jest takie karkołomne nieco zadanie, no, bo z jednej strony wpływy do budżetu mniej, mniejsze, a z drugiej strony potrzeby. E, no, ogromne bo właściwie nie ma dziedziny, która nie potrzebowałaby wsparcia i właściwie interwencji państwa. No, to było bardzo szybkie, ale też bardzo trudne 12 miesięcy. Natomiast sytuacja dzisiaj na szczęście jest inna niż była rok temu. Rok temu mieliśmy wiosną 2020 roku taki totalny lockdown, gdzie bardzo wiele części gospodarki była zamknięta. Dziś ten lockdown dotyczy Oczywiście dalej przedsiębiorców, ale już tylko z kilku branż, dzięki czemu tą pomoc możemy bardziej ukierunkowywać w ich stronę. To robimy i będziemy robić, dopóki obostrzenia administracyjne z nami pozostaną. Natomiast jeśli chodzi o sytuację budżetową, to pandemia jest rzeczywiście okresem wyzwania, ale z drugiej strony też okresem, w którym można na tę gospodarkę popatrzeć szerzej, bo ile rok czy dwa lata temu yy, wszelkiego rodzaju Pomoc państwa do gospodarki i stymulowanie było uznane za herezję i przez wszystkich neoliberałów atakowane, to dzisiaj nie tylko w Polsce, ale na całym świecie wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych. Widać jednak pewien interwencjonizm państwowy i wspomaganie przedsiębiorców i wolnego rynku, widzialną ręką państwa, jest dobrą receptą na walkę z kryzysem gospodarczym, ale przede wszystkim dobrą receptą na to, żeby polepszać życie obywateli i nad tym kątem, pod tym kątem patrzymy. Jeśli chodzi o finanse publiczne, to faktem jest, że to nie jest tak, że deficyt może być do nieokreślonych rozmiarów. Musimy tego pilnować i to robimy, ale dzisiaj widać, że po wynikach deficytu za rok 2020 on wcale nie był rekordowy. W latach 2010-2011 był wyższy. Także dzisiaj możemy powiedzieć, że mimo kryzysu stulecia nie pobiliśmy rekordów wysokości deficytu. No i też wiele tych wskaźników ekonomicznych no daje też nadzieję, że ta kolejna perspektywa też będzie dobra. No ale jednym z elementów tego wsparcia w czasie pandemii, wsparcia obywateli, bo oczywiście różne formy wsparcia mamy, jest rządowy fundusz inwestycji lokalnych. To jest ponad 13 miliardów bez Zwrotnego wsparcia, wsparcia dla samorządów, które no, siłą rzeczy wiele straciły przez pandemię. A ostatnio w ramach kolejnego konkursu na, u nas na Lubelszczyźnie, na Lubelszczy do samorządów na Lubelszczyźnie trafiło kolejne 100, ponad 160 milionów złotych. I co istotne, te ponad 160 milionów w tej trzeciej turze, bo w pozostałych dwóch tych pieniędzy było jeszcze. Więcej trafiły do gmin każdego rodzaju, bo od yy, mniejszych sum, jak dla gmin Spiczyń czy gminy Stanin, gdzie było 400 tysięcy i 800 tysięcy, po większe sumy na szpital w Lubartowie 3 miliony i na ulicę Dworcową w Świdniku 4,5 miliona, aż po 10 milionów dla samorządu wojewódzkiego na drogi wojewódzkie, warto zauważyć, że to jest pomoc skierowana do wszystkich potrzebujących gmin, bo warto także przypomnieć tym, którzy twierdzą, że jest to fundusz polityczny, a nie państwowe jest to oczywiście absolutna nieprawda. Tak się z tego funduszu tym zarzu Zarzuty kierowane przez opozycję są takie, że te pieniądze są wydawane po pierwsze w sposób nietransparentny, a po drugie właśnie trafiają do gmin związanych z prawem i sprawiedliwością, z pominięciem gmin, gdzie rządzą samorządowcy to, związani z opozycją. To tutaj prosił spojrzeć na to, że także te pieniądze otrzymały takie gminy, takie miasta jak Łuków, Łęczna, Włodawa czy gmina Fajsławice. No. Trudno powiedzieć o tym, że to są samorządy jako szczególnie sprzyjające Prawu i sprawiedliwości, ale to tak naprawdę nie o to chodzi. Nikt nie patrzy na to, czy gmina jest pisowska, opozycyjna, czy jakakolwiek inna. Chodzi tylko o to, żeby był dobry projekt i przysługujący się społeczności lokalnej. I jeśli taki samorząd jak Łuków czy Łęczna taki wniosek dobry złożyły, to także się kwalifikują do wsparcia, z czego się bardzo cieszymy, bo naprawdę ten fundusz nie jest partyjny. Chodzi o to, żeby poprawiać losy lokalnej społeczności i to się udaje. Rzeczywiście, jak popatrzymy na listę tych. Inwestycji, które otrzymały to dofinansowanie, no ona jest rzeczywiście długa, ale oczywiście tych form wsparcia jest więcej. Natomiast chciałbym też porozmawiać, no bo można powiedzieć tak: pandemia, mimo tej trudnej sytuacji w wielu wymiarach, ma też swoje plusy, można powiedzieć. Chodzi mi o dostęp do różnego rodzaju e-usług, jeśli chodzi o administrację publiczną. Bo z jednej strony oczywiście mamy duży rozwój, co jest naturalne e-usług, a z drugiej strony ogromny wzrost zainteresowania korzystaniem z nich. No dużą popularnością cieszy się usługa Twój e-PIT, która już jest dostępna po raz trzeci. No i w tym roku jest ona częścią e-urzędu skarbowego. Tutaj tę cyfryzację administracji publicznej zaczęliśmy od cyfryzacji zdrowia, i to jeszcze zanim ktokolwiek e, myślał o pandemii. Tu wielkie słowa podziękowania i uznania należą się obecnemu wiceprezydentowi Hełma, panu Januszowi Cieszyńskiemu, który tę cyfryzację administracji publicznej rozpoczął. I dzisiaj wydaje się, że bez tej pracy, którą wykonał jeszcze jako wiceminister zdrowia, bez e-recepty, bez e-skierowań, ta walka z pandemią byłaby jeszcze trudniejsza. Więc tutaj pan minister, teraz prezydent Cieszyński wytyczył szlak, którym jako minister. W którym też pracował, podążamy. I od kilku lat wdrażamy usługę EPIL, dzięki której można się rozliczyć z Urzędem Skarbowym całkowicie elektronicznie. Żeby była jasność, dalej ktoś, kto chce iść do urzędu, może się rozliczyć papierowo, i co istotne, tutaj zachęcamy do tego, żeby umówić się na wizytę z urzędem. Wyznaczamy konkretny dzień i godzinę wizyty, także nie trzeba stać w kolejce, nie trzeba obawiać się o to, że można się zakazić koronawirusem, ale zachęcamy do tego, żeby się rozliczać elektronicznie i też uruchamiamy kolejną usługę Urząd Skarbowy, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli rozliczać się, komunikować z urzędem całkowicie elektronicznie. Lubimy kontakty bezpośrednie, ale a akurat nie z urzędami i wszystkich te kolekki denerwują. Administracja to dla nas wygoda i także brak. Tego, czego najbardziej nie lubimy, czyli stanie w kolejce w urzędzie. Tym bardziej, że lista tych spraw, które można w ten sposób załatwić, jest długa. Oczywiście, od złożenia różnego rodzaju dokumentów, wniosków, po zdaje się nawet przeglądanie mandatów. Jest tego sporo, i, i, i też, co pokazują statystyki, Polacy z tego korzystają. Tak, korzystają, i co roku widzimy, Wzrost zainteresowania rozliczaniem właśnie epitu. W zeszłym roku było to 7 milionów, w tym roku może być to 9 milionów Polaków. To już w tej chwili jest ponad, ponad 4 miliony, zdaje się. Tak. Tych... A, a im bliżej końca terminu, tym ta liczba rośnie. To też trzeba pamiętać, że akurat pit 37 dla wielu Polaków to jest akurat zwrot pieniędzy, a nie obowiązek dopłaty, więc jest taki bonus, oczywiście bonus z własnych wypracowanych pieniędzy. Nic tutaj państwo nie daje, to są własne przez Polaków wypracowane pieniądze, ale to zawsze proszę pamiętać przy piciu. Szeregu ulg, które są możliwe, wspólne rozliczanie się z małżonkiem, ulga na dzieci, dzięki czemu ten podatek, który na początku wydaje się wysoki do zapłacenia, dzięki tym ulgom jest trochę niższy i może wystąpić zwrot. To gdzie zawsze proszę o tym pamiętać. Tym bardziej, że te usługi, właśnie związane z rozliczaniem podatków, bardzo często są w sposób przyjazny dla podatnika widoczne, bo po prostu automatycznie się pokazują choćby te, te ulgi, prawda? Dlatego zapraszamy. Mamy też na stronie Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, tam mamy krok po kroku wyjaśnione, jak można z tych portali korzystać. Zachęcamy do korzystania. z, naszych z resztą, Zresztą ten i, e, 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 Urząd Skarbowy również e, to, to widać. Zainteresowanie korzystaniem z tej e usługi, także, także e, rośnie. On się cieszy również dużą popularnością wśród Polaków. Tak, Polacy lubią cyfrowe rozwiązania. Zaczęliśmy od zdrowia, przechodzimy do podatków, ale po prostu jak popatrzymy też na inne rozwiązania, możliwość elektronicznego złożenia podania o dowód osobisty, czy kwestie z Urzędu Stanu Cywilnego, no tak jak już mówiłem, nie wszyscy lubimy stać w kolejkach w urzędzie. Teraz będziemy mogli to załatwić, załatwić cyfrowo i też kolejne takie kwestie wdarzamy. Minister Cyfryzacji, teraz pan Marek Zagórski, proponuje rozwiązanie, dzięki którym będziemy mogli zameldować się internetowo, złożyć informacje o swoich dzieciach internetowych, dzięki czemu ta, ta cyfryzacja będzie coraz bardziej się przenosiła, ale co istotne, każdy dalej będzie miał wybór, czy chce to robić papierowo, czy cyfrowo, ale doświadczenie pokazuje, że jednak każdy woli ten cyfrowy sposób. E, e, lubimy, lubimy te nowinki, ale pytanie jeszcze na koniec, bo to jest też niezwykle istotne, e, e, chodzi mi o, o bezpieczeństwo e, e, danych, bezpieczeństwo tych e, usług elektronicznych, czy podając te dane, korzystając z tych e-Usług, możemy być pewni, że informacje o nas są bezpieczne? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że przez strony rządowe prosimy tylko o te dane, które są absolutnie niezbędne do tego, żeby usługę wykonać. Nie pytamy o żadne dane wykraczające poza tę potrzebę. Po drugie, trzeba pamiętać to, żeby zawsze autoryzować, czy strona, z której korzystamy, jest na pewno stroną rządową, bo wiemy, że oszuści czasem podszywają się pod strony rządowe, wysyłają sms -y, Mamy bez przerwy takie przykłady, więc zawsze prośba o to, żeby sprawdzić, czy na pewno jest to autoryzowany serwis. Gdyby była zawsze jakakolwiek wątpliwość, tak mówiłem, jest po pierwsze możliwość załatwienia tego papierowo, ale po drugie też zawsze jest możliwość zadzwonienia do urzędu i zapytania się, i zawsze gdy takie nieprawidłowości obywatel zauważy, prosimy o to, żeby to zgłaszać na policję i do właściwych służb. Natomiast jeszcze ze strony rządowej wdrażamy zawsze najbardziej bezpieczne rozwiązania, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, po to, żeby właśnie te dane, były chronione i też osobno rozwijamy program wsparcia cyberbezpieczeństwa, aby te dane nie wyciekały poza absolutny obszar rządowy. I mówi to Piotr Patkowski, wiceminister finansów, główny rzecznik dyscypliny finansów publicznych, który był gościem Radia Lubni. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Dziękuję, jego weekendu.